bohater mojego filmu jest tak jak Indianin, który wyrusza na wojnę. Po prostu maluje sobie twarz w kolory wojenne i po prostu rusza walczyć. I też jest taki, budzi się i postanawia, że zacznie działać. To, że mamy zmanipulowane, bierne, apatyczne społeczeństwo, które jest przesuwane przez różnych maherów politycznych w różne strony, to wydaje mi się, jest bardzo dobry moment, żeby taką postać wykreować, żeby taką postać wprowadzić, taką postać, która wyraża swój sprzeciw wobec tego. Skurwysyny wstawać! Słyszycie, skurwiele! To jest rewolucja! Artysta ma moc zmieniania innych artystów, natomiast tak naprawdę nie ma żadnego wpływu na społeczeństwo. Więc jego bunt i jego rewolta tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia w kontekście społecznym. Co nie zmienia faktu, że powinien jakby manifestować swoją postawę. Co ty masz napisane? Jestem wkurwiony. Po prostu obudziłem się rano i poczułem to. I cały dzień chodzę, rozpieprzam budki telefoniczne. To jest bardzo mocna historia, oparta na prawdziwych wydarzeniach. Chciałem, żeby przede wszystkim była to historia o stracie i o podnoszeniu się z tragedii. Autorzy scenariusza tego filmu bardzo dobrze zdokumentowali temat. Spotykali się z rodzicami, zdobyli przede wszystkim zaufanie. Historia fabularna, uważam, była najuczciwsza w tej formie przedstawienia tych zdarzeń, pewnej prawdy. Film widzieli rodzice. Mieliśmy premierę zamkniętą w Tychach. I widzieli ten film, ich reakcje były bardzo pozytywne. No to jest akurat taki film, którego się nie da specjalnie opowiedzieć. To jest film właśnie o okrucieństwie losu, o okrucieństwie pewnego przypadku i o niesprawiedliwości losu, który spotyka nas wszystkich, niezależnie od tego, w jakim okresie żyjemy i w jakich realiach. Na ogół jest to próba powiedzenia czegoś istotnego. To jest główny imperatyw robienia filmów dla widzów, ale jednocześnie przekazania im jakiegoś mojego własnego przesłania. Nie, to nieprawda! Ja powiem szczerze, że ja nie wiem, czy ja już będę robił filmy. Raczej się skłaniam do tego, właściwie już troszeczkę się zrelaksować, już nie starać się o to za wszelką cenę. Ja się na pewno nie wpiszę w tę świecką tradycję tej kroniki i nie będę wam opowiadał filmu, no bo myślę, że widzowie powinni go sami zobaczyć. Owieczko. Przynieś wódki, owieczko. Nie ma wódki, wylałam. To była 18-letnia whisky. Niewiele młodsza ode mnie. Złośliwość ma po matce. Ja nie mam zielonego pojęcia, czy zabawa w robienie filmów warta jest takiego poświęcenia. Ja robię filmy prawdopodobnie dlatego, i prawdopodobnie wszyscy chcą robić filmy dlatego, że się w jakiś sposób boją wyjść na plan, że w jakiś sposób wiedzą, że to jest przeżycie niesamowite i kompletnie jedno jedyne w swoim rodzaju, że to jest coś takiego, czego nie przeżywa większość ludzi w tej galaktyce. I prawdopodobnie dlatego nas to ciągnie. To jest coś jak używki, jak alkohol, jak czasami myślę, że bywa lepsze niż seks.